To był czas, kiedy polityka troszeczkę się mieszała na co dzień z życiem towarzyskim, ponieważ to była grupa przyjaciół, pokoleniowe środowisko, więc właściwie bezustannie wszyscy lubili piwo i bezustannie myśmy tak się u kogoś w mieszkaniu gromadzili na jakąś naradę kolejną polityczną, no zakrapiano piwem albo czasami coś mocniejszego, ciągle ktoś miał urodziny, imieniny, chrzciny, wiecie jak to jest. No, jak jest grupa tych 30-50 osób. Część tych moich młodszych kolegów, część tych rozmów gadało o biznesie. Wszyscy tam zaczynali, ale wtedy wszyscy robili biznes. Wszyscy czymś handlowali, coś uruchamiali. Iluś było tymi syndykami układających się do komunistycznych. Ja się tym nie zajmowałem, więc ja nie zwracałem uwagi na te gadanie. Ale nagle słyszę tam, no słuchaj, no, ty pojedziesz do Warszawy, tam tego no, skręcisz lody, gdzie leżą konfitury i wyżeranie konfitur. Były takie różne takie jakieś sposoby mówienia. I nagle tu żony siedzą, rozmowa o biznesie, ja się trochę nudzę i nagle pada słowo ukraść. To było dysonans, prawda? Rozumiałem, że lody i konfitury oznaczają robienie jakiegoś biznesu. No taki mają biznesmeni język, no niech sobie mówią, prawda? No cóż, nie znam się na tym, niech mówią jak chcą, ale myślałem, że to nie groźne. A nawet tak trochę tam jest w tym jakiejś kombinacji, jakieś znajomości, no to proszę, no system się zmienia, świat się wali. Argumentacja była taka, dlaczego komuniści mają przejąć całą własność, tak? My też, syndykowie, zatrudniali tam swoich znajomych. No było takie to, że część Solidarności zaczynała się dorabiać, też podjęła je. No muszę powiedzieć, oni podjęli bohaterskie pracy, obrony własności narodowej dla społeczeństwa, tak? I nagle słyszę ukraść. Raz, drugi, a te żony nic. No to ty tam ukradniesz. Oni po prostu przeszli z języka tego pozornego na język bezpośredni. Ja ten zaskoczony, chciałem coś powiedzieć, ale te żony mnie spieszyły. Myślę sobie, no jak to będzie, jak ja powiem, że przecież tak nie wolno, to tym żoną będzie przykro. Tak z dezencją wychodzę na korytarz i tam spotykam Donalda Tuska i mówię, Donald, słuchaj, co tam się dzieje? Oni mówią o tym, żeby kraść. A Donald taki... To fenomenalne było. O, wiesz Krzysztof, to moje, ja to zaraz załatwię. I wyszedł. Ja byłem zdenerwowany, też wyszedłem z tego mieszkania, a wszedł do pokoju, ale wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi. Ja wyszedłem stamtąd i nigdy więcej już mnie nie zaprosił.